Siema. Drugi odcinek vloga poświęconego Strength Code. Rozpoczniemy od teorii i na jednym z przykładów pokażę Wam, jak programuje się mezocykl treningowy. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest mezocykl treningowy, no to jest to zbiór kilku mikrocykli, które tworzą większy cykl zwany mezocyklem treningowym. W przypadku Strength Code nigdy nie wiemy, ile dokładnie będzie to mikrocykli, ale zazwyczaj jest to około 6. A te 6 trwa około miesiąca, ponieważ jeden mikrocykl treningowy w Strength Code trwa 4 dni. I teraz nie będę omawiał dokładnie mikrocykli treningowych, to będziecie mieli w e-booku, żebyście zrozumieli model periodyzacji i planowania treningu, to pokażę Wam to na przykładzie OHP. Jeżeli wybrałem sobie periodyzację odwróconą liniową, to znaczy w pierwszym treningu po deloadzie chcę dźwigać największe ciężary, czyli w przypadku Strength Code celuję w zrobienie 5 RM, czyli 5 RM to jest 5 repetition maximum, czyli 5 powtórzeń z maksymalnym ciężarem. I powiedzmy, że w OHP było to 80 kg na 5 powtórzeń. To po wykonaniu tego i odpoczęciu dowolną ilość czasu przechodzę do drugiego etapu i patrzę w tabelce, ile mam tam wykonać serii dodatkowych. To będzie cluster, jedno powtórzenie, maksymalną ilość razy z 15-sekundowymi przerwami. Gdybym zrobił w treningu pierwszym inną liczbę powtórzeń, to w e-booku jest kalkulator, że mogę sobie przeliczyć, jaki ciężar powinien być na te 5 ruchów. I to jest jednostka treningowa A1 mikrocyklu pierwszego. 2 dni później jeszcze robicie taki troszeczkę lżejszy trening i za 4 dni ponownie testujecie maksa. Tym razem w przypadku periodyzacji odwróconej liniowej z 2,5% mniejszym ciężarem od waszego 1 RM. No na siłowni wiadomo, zazwyczaj nie ma możliwości jakiegoś super precyzyjnego doboru ciężaru, więc w tym przypadku policzymy to jako 77,5 kg. 77,5. Zazwyczaj zależność jest taka, że jeżeli jesteście w pełni wypoczęci, no to te 77,5 zrobicie na 6 razy z tego powodu, że przy każdym zejściu o 2,5% ciężaru względem waszego maksa powinniście zyskiwać około 1 powtórzenia. Oczywiście są jednostki, które będą jakby od tego odchodzić, im większa różnica będzie, czyli powiedzmy, że niektórzy na 80% ciężaru maksymalnego będą robić 9, niektórzy 7 powtórzeń, ale ogół populacji powinien wykonać 8 ruchów. I teraz, jeżeli uda się ponownie wykonać pójść z założeniem, czyli wykonać 6 powtórzeń, no to później serie dodatkowe będą to 2 repy razy as many sets as possible, tylko przerwy wydłużymy do 30 sekund. I teraz tak, książkowo powinniśmy w trzecim mikrocyklu, czyli za kolejne 4 dni, zrobić 75/7. Hop, 75/7. Jeżeli się to uda, to lecimy po 3 repy i tak dalej. Wydłużamy znowu przerwę o 15 sekund. A co jeżeli się nie wstrzelimy? Jeżeli w jednostce czwartej ponownie wykonamy po zmniejszeniu ciężaru 72,5 na przykład na 7, albo z jakiegoś powodu skumulujemy większe zmęczenie, będziemy mieli gorszy dzień czy cokolwiek innego, to nic nie szkodzi. Tak czy inaczej, powtarzacie zalecenia dla danego przedziału powtórzeń. Jeżeli przeskoczycie w którymś momencie z formą i na przykład tu zakładaliśmy, że 72,5 będzie na 8, ale nagle tak sprogresowaliście, że wskoczyliście na 9, co jest normalne i zdarza się, szczególnie jak ktoś nie ma nie wiadomo jakiego stażu treningowego, to taki przeskok też powoduje, że omijacie ten trening z ósemkami i wykonujecie założenia dla 9 powtórzeń. I celem jest osiągnięcie 10 RM, czyli jeżeli ja w którymś tam treningu zaliczę 70 razy 10, no to odhaczyłem koniec mojego mezocyklu treningowego, mogę przejść do deloadu, po którym ponownie przechodzę na 5 powtórzeń i te 5 powtórzeń mogę przeliczyć na kilka sposobów. Jeżeli są doświadczone, mogę spróbować ten sam ciężar, zakładając, że no nieco każdy mikrocykl będę w stanie progresować, bo nie wyobrażam sobie, żeby osoba jakoś skrajnie zaawansowana progresowała co miesiąc, aczkolwiek na początku może tak być, albo po prostu wybieram, cały czas mam ten kalkulator do dyspozycji, wybieram sobie najlepszy trening, w tym wypadku ten lub ten trening będzie tym najlepszym, ponieważ odbiegliśmy od schematu i przeliczam go sobie na 5 RM. I prawdopodobnie te wyniki by zasugerowały mi, że te moje 5 RM obecne to jest na przykład 82,5 kg. Oczywiście szacuję z głowy, więc nie łapcie mnie za słówko. I mogę spróbować po deloadzie zaatakować te 82,5 na 5. Także tyle, jeżeli chodzi o to, jak wygląda
odwrócona liniowa periodyzacja w Strength Code i jak to wygląda. Gdyby ktoś chciał pójść liniówką, no to sytuacja wygląda odwrotnie. Po deloadzie zaczyna od 10, dodaje 2,5% i przemieszcza się w stronę piątki. Tylko że jeżeli ktoś nie trenował odwróconą liniową, a jest doświadczoną osobą, to polecam spróbować. Jednak wykonanie tych 5 RM po deloadzie raz, że daje nam lepszy punkt odniesienia do 1 RM, to 2, no jest fajniejsze, że tak powiem, nie? Czyli jeżeli jesteście świeżo po deloadzie, możecie potrenować na większych ciężarach i jednak mimo wszystko wraz z planem trochę zmęczenie będzie się kumulowało, to ja osobiście wolę tę metodę. Tylko wtedy na deloadzie, podczas deloadu, polecałbym jakieś większe ciężary podźwigać, żeby się trochę nie odzwyczaić, nie? Od dużych ciężarów. Czyli wtedy na deloadzie na przykład wybrać sobie swoje 7 RM, na przykład 75, już marker mi siada, wybieramy 7 RM, 75 kg, no i tutaj na przykład robicie sobie po 2-3 powtórzenia razy na przykład 4 serie, a resztę ćwiczeń akcesoryjnych to tam po prostu z jakimś dużym zapasem. To i tak będzie duży zapas, ale przynajmniej z powrotem będziecie mieli jakiś większy ciężar bliższy temu, który prawdopodobnie za chwilę będziecie testowali. I tyle. Tyle tytułem wstępu. Przejdźmy do treningu i praktyki. To, co widzieliście przed chwilą, to Reverse Snow Angels, czyli takie ćwiczenie alternatywne do tego, co robiłem na TRX-ach w poprzednim treningu. Raczej robię TRX-y, ale chciałem Wam pokazać po prostu alternatywę. No i teraz przechodzę do OHP. Już jestem po seriach rozgrzewkowych, więc od razu wchodzę na 72,5 kg. Jeżeli się nie mylę, to chyba dzisiaj na 8 powinno wejść. Już nie chcę lecieć do zeszytu sprawdzać, ale przynajmniej w teorii. Po ostatnim wyciskaniu, które poszło dość dobrze, nie spodziewam się, jakby nie mam pewności, że będę w 100% formy, no ale zobaczmy. Bo pamiętajmy, że w wyciskaniu leżąc też w pozycji rozciągniętej jest naramienny, co często powoduje spore dąsy w naramiennych podczas wyciskania, ale to już taka dygresja. Zobaczmy, ile dzisiaj pójdzie na OHP i czy uda się zrobić założone 8 powtórzeń, czy będzie trzeba coś przeliczać inaczej. No, trzeba przeliczać, ale w drugą stronę. 72,5 na 9, czyli skok powyżej założenia. Za chwilę musiałbym sobie policzyć, jakie to 5 RM sugeruje, czy wyższe niż którego startowałem, ale prawdopodobnie tak. No, więc spoko. Jest naprawdę git. Chyba w poprzednim cyklu wydaje mi się, że 70 robiłem na 9. Zaraz zerknę. Dokładnie. W poprzednim cyklu było 72,5 na 8. A 70 na 9, także spoko, już się udało coś podrzucić w trakcie jednostki treningowej i jakby nie patrzeć na jakimś tam zmęczeniu też. Więc liczę, że tym razem uda się na piątkach po deloadzie dorzucić kolejne na przykład 2,5 kg. No ale to nie wyprzedzajmy faktów, zobaczymy jak będzie wyglądało za około 2 tygodnie. Dobra, lecę z drugim ćwiczeniem, czyli z podciąganiem. Tutaj jakby cały czas się borykam z urazem przedramion, które jest ze mną już od bardzo dawna. Bardzo zaprzyjaźniliśmy i co chwilę się odzywa bardziej lub mniej. A jeżeli chodzi o te przedramiona, no to jest potem problem w zgięciu w stawie łokciowym, więc z tym podciąganiem bywa różnie, bo u mnie akurat to zgięcie jest jedną z silniejszych płaszczyzn ruchu proporcjonalnie do innych osób, które podciągają na przykład podobny ciężar, to na pewno mam słabsze plecy, a silniejsze zginacze przedramion. Ale to nic. Tutaj ponownie powinienem zaliczyć 8 powtórzeń, a jak będzie, to się przekonacie za parę sekund. Trzymajcie kciuki, może tym razem też uda się przebić wynik. Thank you.
Dobra, podciąganie za mną, jeżeli chodzi o to, jakie oceniam, no to takie 2-3 na 10, czyli wynik poniżej oczekiwań, forma i technika kiepska, bo jak się przyjrzycie, zobaczycie taki shift tułowiem i przeniesienie w jedną stronę, czyli prawdopodobnie unikałem napięcia właśnie po stronie tej kontuzjowanej ręki. Mimo, że jakiegoś super dużego bólu nie czułem. Także jak widzicie, nie zawsze jest optymalnie na treningu i to jest zupełnie normalne. Mimo, że zakładam, że staram się trenować tak, żeby co 4 być zregenerowany. Ale to jeszcze jedna informacja, to jest coś, co podejrzewam, oczywiście muszę przetestować. Troszeczkę zbyt ciężko zrobiłem ćwiczenie akcesoryjne 2 dni temu, co może powodować, że mimo, że nie czujesz żadnych bolesności na najszerszym i tak dalej, no to on jest w niepełnej dyspozycji dzisiaj, czyli powinien być w pełnej dyspozycji za 2 dni, jeżeli oglądaliście pierwszy odcinek, to wiecie dlaczego. Dobra, lecimy dalej. God. Pojawia się ryzyko, a wręcz prawie że pewność, że kolejnej serii nie zrobię na 5 powtórzeń, więc nie podchodzę do kolejnej serii. Teraz będę leciał po 3 powtórzenia co 45 sekund, więc mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę przynajmniej poprawić technikę tego podciągania versus to, co się działo wcześniej. I będę starał się, na tyle na ile jestem świadom tego, wyrównać ten tor ruchu, nie? Żeby nie uciekać od tej lewej ręki. Zobaczymy, czy się uda. No giving up, no giving in. We're match fit, we're here to win. For those who don't know, but a filament, filament, information, information. Ponownie koniec, bo zakładam, że po prostu kolejna, nawet jakby weszła, to w brzydkiej formie, więc kończę to. I chyba się udało troszeczkę tą technikę versus test, ale to zobaczę dopiero na wideo, jak to wyszło. Tak czy inaczej, odczucie zdecydowanie lepsze przy tych seriach dodatkowych niż w tej próbie na maksa. Okay, podsumowując wszystkie akcesoria, zacznijmy może od tych polygmin flies, czyli takie rozpiętki z rotacją zewnętrzną. Jest to fajna wariacja rozpiętek, w której przedni naramienny ucieka nam do tyłu, bo robimy rotację zewnętrzną kości ramiennej i tym samym jest mniej zaangażowany. Mocniej jesteśmy w stanie rozciągnąć piersiowy, który jest rotatorem wewnętrznym, więc w rotacji zewnętrznej jest rozciągnięty bardziej. I mniej to ćwiczenie mi obciąża przedni naramienny przed treningiem barków za 2 dni. Z tymi akcesoriami jest tak, że muszą być dobierane dość mocno indywidualnie i trochę trzeba poeksperymentować. Trochę też trzeba mieć wiedzę na temat tego, jak dane ćwiczenia mogą wpłynąć na nasz trening za 2 dni. I tutaj na przykład pierwszy wniosek z dzisiejszego treningu według mnie jest taki, poza tym, że coś jest przed ramieniem nie tak, no to jak wam wspominałem wcześniej, uważam, że podciąganiu najszersze też nie odpalały tak jak powinny. W ogóle nie robiłem pełnego wyprostu, nie wiem czy zauważyliście, bo cały czas to przedramię jakoś tak w tym pełnym wyproście. Może inaczej, nie czuję się pewnie z pełnym wyprostem. Dla mnie zrobić modlitewnik teraz jest takie najbardziej, powiedzmy, stresujące psychicznie, może tak bym to nazwał, że coś się stanie. Mimo, że ostatnio robiłem i nic się nie wydarzyło,
bezpośrednio podczas treningu, ale cały wczorajszy dzień na przykład czułem. Ale dobra, nie do tego. Jeżeli chodzi o te plecy, podejrzewam, że mogłem przesadzić na poprzednim treningu. Fajnie mi weszła Australian pull-upy, co już świadczyło o tym, że to był dobry dzień dwa dni temu, więc teoretycznie, tak jak wam mówiłem o tej fali w poprzednim odcinku, dzisiaj niekoniecznie musi być dobry. Ale nie zmienia to faktu, że ogólnie podciąganie wyszło słabo, bo ta 50, no ja zaliczam sobie na 7 razy, to jest chyba dwa powtórzenia poniżej mojej życiówki. I ja ostatnio, nie tak dawno, to robiłem 55 na 7, czyli na pewno 5 kg poniżej jakiejś takiej mojej obecnej formy, kiedy nie było problemu z tym przedramieniem i nie wiem jak z plecami. Ale wracając do całej rozkminy z tym planem, nic nie szkodzi, że tak się zdarzy. Nie? To nie jest tak, że zawsze będzie idealnie co te 4 dni i tak dalej. Mogę pokombinować z ćwiczeniami akcesoryjnymi za 2 dni w tym drugim treningu i zrobić je trochę lżej. Ale przede wszystkim kontynuuję plan, czyli dalej ściągam obciążenie, czyli tam na kolejnym treningu znowu obciążenie w dół i dążę do tej 10. Jeżeli spowoduje to, że wydłuży mi się czas z tych zakładanych 6 cykli do na przykład 7, zanim to osiągnę, to nic nie szkodzi. Tak samo wam wspominałem w drugą stronę. OHP poszło bardzo dobrze, więc może być tak, że osiągnę je szybciej. I wtedy mam taką możliwość, żeby przeciągnąć ten plan w tym ćwiczeniu, które idzie dobrze, jeszcze o trening na przykład na 11 i 12 powtórzeń. Stąd tam w e-booku będzie napisane, że macie trenować od 5 do 10, ale są opcjonalne 2 jeszcze treningi na 11 i 12 i to jest raczej zarezerwowane dla takiej sytuacji, że jakieś ćwiczenie idzie wyjątkowo szybko i wyjątkowo dobrze, nie? Także został mi jeszcze streaker, tutaj lekko dzisiaj, raz, że się boję o tą łapę i bardziej to traktuję jako taki wariant techniczny. A dwa, że i tak nie planowałem dzisiaj robić go ciężko, bo tą jedną serię do upadku sobie zostawiłem na ten drugi trening. Tu dzisiaj, gdzie mam podciąganie, stwierdziłem, że nie będę ładował nie wiadomo jak ciężkich serii. A szczególnie, że tak jak wam wspominałem, wczoraj mnie ta ręka dość mocno bolała i dzisiaj jeszcze nie jest ok. A cały ten uraz się już ciągnie za mną bardzo długo i najbardziej odczuwalny jest w różnego rodzaju rotacjach. Czyli jak ja robię na przykład uginanie z Otmana, czyli uginam ręką, obracam do nachwytu, to w momencie, kiedy ta ręka jest ustawiona tak i ją obracam tu w tej kamerze, widać, to od tego do tego momentu zaczyna boleć i tu podczas opuszczania lub jak biorę powerbanda i robię tylko samą supinację, nie? W sumie nawet niezależnie, czy mam rękę zgiętą, bo wtedy mógłby to być biceps, czy wyprostowaną, supinator. Czy to muszę robić? Tylko lekko, nie? Żeby tam cały czas krew napływała, bo z urazami często jest tak, szczególnie tu przed ramion, że non-stop mamy w treningu jakieś różnego rodzaju zgięcia w nadgarstku, a mamy mało wyprostów. I wtedy dochodzi do sytuacji, że te mięśnie z przodu są permanentnie napięte. Jak jeszcze były jakieś urazy, to te urazy się boją bardzo wolno, ponieważ te napięte struktury upośledzają przepływ krwi. Więc raz, że my musimy stworzyć jakiś ruch, który ten przepływ krwi przywróci. Dwa, że powinniśmy to w jakiś sposób rozluźniać. I trzy, powinniśmy wzmacniać antagonistyczne mięśnie po to, żeby ten tonus mięśniowy, że tak powiem, się wyrównał, żeby tu nie było nadmiernego spięcia. I to jest coś, co ja zaniedbałem i teraz muszę to nadrobić, nie? Także takie uginania z Otmana może dzisiaj też sobie wrzucę. Zobaczymy, nie? Ale na pewno to jest coś, co pomoże, jeżeli będę wykonywał to regularnie. Także tyle na dzisiaj. Wrzucę wam jeszcze jakiś fragment ze Strict Curla i mam nadzieję, że nie przynudzam tak długimi vlogami. Siema. No, nawet tutaj, przy tylko 14 kg już odczuwam ból w tym miejscu, o którym wam wspominałem. Gdzie ja tak uginam na serię, no to nawet 30, nie? Może nie w Zutmanie, że z obrotem, ale po prostu. Także jest to, tylko świadczy o tym, jak daleka jeszcze droga przede mną, żeby to wszystko było w porządku. Jeszcze tak na zakończenie, takie postscriptum, mówiłem, że już się żegnałem. Taka ciekawostka odnośnie tego, co wam mówiłem, odnośnie tych napięć, nie? Czasem jak macie mało ruchu w obrębie na przykład prostowników, gdy wszystkie mięśnie dookoła kręgosłupa są spięte, macie upośledzony przepływ krwi, to też macie mniej nawodnione krążki międzykręgowe i większe ryzyko, że przy jakimś tam schyleniu się po coś tam wam w
cudzysłowie jebnie w tych plecach. Nie? Także to też taka ciekawostka, że jeżeli ktoś ma jakieś dolegliwości bólowe, no to trzeba by było zdiagnozować, co tam się dzieje, bo czasem jeżeli plecy są spięte, pomagają zwisy i różnego rodzaju ćwiczenia, które wprowadzają prostowniki w ruch, ale czasem jest tak, że tam jakiś segment jest nadmiernie ruchomy, wtedy taki zwis może produkować, może prowokować jeszcze większy ból, nie? No ale to taka dygresja na sam koniec. Mam nadzieję, że nie macie takich problemów i widzimy się w kolejnym odcinku, ale już na pewno nie za dwa dni, tylko będzie nieco dłuższa przerwa. Siema!